będzie kwestia koronawirusa nie schodzi ciągle z czołówek prasy telewizyjnej, już z ust polityków. Ja naprawdę mam mieszane uczucia. No po pierwsze, nie jestem lekarzem, nie jestem biologiem, więc nie mogę się wypowiadać fachowo na ten temat. Ale jestem człowiekiem, który z kolei no, troszkę w życiu już przeżył, trochę tych lat ma. No i staram się do wielu spraw podchodzić tak na zasadzie pewnej logiki. Ta logika mówi mi, że gdyby ten wirus był tak groźny, jak nam się próbuje wmawiać, to ilość zachorowań byłaby znacznie wyższa. Teraz mówi się o, na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, o zakażeniach na przykład 400, 500 czy 600 osób dziennie, ale tak naprawdę nie mówi się, ile z tych osób zachorowało, a ile zostało tylko zakażonych, bo to jednak jest znaczna różnica. Mówi się o tym, że zostało zakażonych 600 osób, zmarło na przykład 6. I wszystkie te 6 osób to są osoby, no, w wieku, jak to mówi mój syn, w wieku poborowym, czyli dobrze powyżej 60, czyli tak jak ja i oczywiście wzwyż. I nie mówi się o tym, czy te osoby chorowały, jak długo chorowały, ile miały różnych schorzeń, co by wskazywało, że te osoby mogły, że jak powiem, mogłyby odejść w najbliższym okresie czasu zupełnie bez pomocy koronawirusa. Dochodzi też do pewnych jakichś anomalii i paranoi. Możesz wejść do sklepu, do galerii, obojętnie gdzie, nie ma problemu. Ale już nie możesz wejść do urzędu, załatwić swoją sprawę, tylko mówią przez telefon, bo podobno mogą się zarazić. No to jak? W sklepie to zarażenie się jest mniej prawdopodobne, w urzędzie już o wiele bardziej prawdopodobne. Praktycznie leżą sprawy sądowe, bo też podobno sędziowie się mogą zarazić. To co? Sędziowie są bardziej podatni na zarażenie jak pracownicy sklepu? Chyba nie. Słuchajcie, dochodzi do takich paranoi, że ja ostatnio jeszcze, jak byłem w trasie, jechałem już z Francji do Polski i przejeżdżałem przez taką miejscowość, która nazywa się Sisters. Ponieważ jest tam takie miasto dość stare, jakieś średniowieczne, a ja miałem troszeczkę czasu, więc tym razem postanowiłem przejechać przez centrum tego miasteczka, no żeby sobie turystycznie podziwiać. I słuchajcie, co ja tam zobaczyłem? Pełne restauracje ludzi. Żadne, że co drugi stolik. Nie, wszystkie stoliki zajęte. Wszystkie osoby bez masek, no co zresztą nie jest dziwne, bo trudno byłoby pić wino, czy, o właśnie, akurat piję wino. Pić wino, czy spożywać jakiś posiłek z maską na twarz. Na jednej z ulic był zespół muzyczny, zresztą bardzo fajnie grali. No i oczywiście multum ludzi słuchających tego koncertu. Ale jednocześnie w tym samym dniu rano, chcąc kupić bułeczkę w sklepie Lidla, zrobiła pani ekspedientka wielki raban, że nie mam maseczki. Czyli rano w sklepie Lidla mogłem się zarazić albo kogoś zarazić wirusem, ale już bawiąc się na ulicach Sisters nie było takiej obawy. Na jednej z pływalni ludzie pływają, grzecznie się relaksują w wodzie.
Oczywiście bez maseczki. Ale jak już wyjdą z tej wody i idą do przybieralni, czy tam do podnatryski, to co druga kabina jest wyłączona. Więc słuchajcie, ja naprawdę, ja to już nieraz mówiłem i powtarzam. My nie umrzemy na koronawirusa. My umrzemy, a przynajmniej część z nas umrze, na psychikę, która nam w końcu nie wytrzyma tego idiotyzmu. Zwróćcie o ten uwagę, co dzieje się w Polsce. Jak tylko jest jakaś konieczność, żeby nas troszeczkę wziąć za mordę, od razu pan premier podnosi wrzawę i pan minister Szumowski, że wzrasta nam gdzieś tam zagrożenie epidemią. Pan Szumowski, że o tym mówi, to ja wiem, bo boi się, żeby ktoś w końcu naprawdę nie zażądał, aby się wytłumaczył z przekrętów na maseczkach, z przekrętów na ubraniach, z przekrętów na respiratorach, no i żeby się w końcu wytłumaczył, jak taki człowiek, który nie ma własnego biznesu z prawdziwego zdarzenia, mógł zarobić 200 milionów jego syn, 200 milionów jego żona, 200 milionów. Dlatego on, jak tylko ktoś napisze, że Szumowski jest nieuczciwy, od razu mówi, że wzrasta nam zagrożenie. Słuchajcie, ja osobiście uważam, że tak naprawdę nie ma żadnego poważnego zagrożenia. Oczywiście, jak każda choroba, mamy pewne ryzyko, ale takie samo ryzyko mieliśmy, gdy była świńska grypa, ptasia grypa. Różnica polega na tym, że dawni politycy nie zorientowali się, że straszenie wirusem może być idealnym kagańcem na społeczeństwo, a dziś już to wiedzą, że straszenie wirusem to nie tylko dobry biznes dla pana Szumowskiego i jego kolegów, ale jest to cudowny kaganiec, aby nas wziąć za mordę. I jeżeli tego nie zrozumiemy, to za rok czy dwa naprawdę obudzimy się w kraju, w którym znowu będą zamknięte granice i który będzie krajem tak cudownym jak PRL, że nie będzie można z tego raju wyjechać. Nie dajmy się zwariować. Cześć.